Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej, ujął ją za rękę i podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Pan Jezus w swoim życiu dokonał bardzo wielu cudów. Bardzo wiele z nich to były wydarzenia spektakularne. Jak wiecie, potrafił otwierać oczy tym, którzy nie widzieli nigdy od urodzenia. Potrafił podnosić sparaliżowanych. Nawet jak już się dokonało ostateczne i ludzie umierali, to jak wiecie, wskrzeszał. Jest bardzo wiele cudów, które budziły powszechny zachwyt, które budziły wiarę, które sprawiały, że ludzie, jak widzieli, co on robi, to się nawracali. Ale jest też sporo takich cudów Pana Jezusa, które, przypuszczam, lubimy, jakoś tam o nich pamiętamy, ale żeby one budziły jakiś wielki zachwyt albo zdumienie, no to nie bardzo. Takie na przykład przemienienie wina. To sympatyczna w ogóle rzecz. Taka umiejętność by się bardzo przydała, szczególnie studentom, tak umieć. No, sympatyczne. Ale myślę, że domyślacie się, że to nie jest coś, co zmienia radykalnie świat. Taki cud, jak słyszeliśmy dzisiaj, też mogłoby się wydawać, no taka rzecz drobna. Była kobieta, która miała gorączkę. Nie jest to jakaś śmiertelna rzecz, przynajmniej w tym wypadku. Pan Jezus jej pomógł. I przypuszczam, że jak słyszycie tę Ewangelię o uzdrowieniu z gorączki teściowej Piotra, to nie mamy takiego poczucia, prawdopodobnie, że no, widzieliśmy coś niezwykłego. Jeden z ojców Kościoła, nie pamiętam już który, ale napisał, że to jest największy cud, jakiego Jezus dokonał przez całe swoje życie, no pomijając oczywiście zmartwychwstanie, ale ono przebija wszystko. Ale z czynów, które zrobił w trakcie swojego życia, ten ojciec Kościoła pisze, uzdrowienie teściowej Piotra to był największy jego cud. Dlaczego? Mówi dlatego, że pokonał najgroźniejszego i największego demona. I oczywiście nie chodzi mi o teściową, nie? Że Pan Jezus się zajął najgorszym demonem. Nie. To chciałbym, żebyśmy chwilę w tej Ewangelii posiedzieli i zobaczyli, co się tu dzieje. Dlatego, że tutaj naprawdę dzieje się coś bardzo, bardzo niezwykłego. Wiecie, w większości Ewangelii, kiedy są opisywane różne cuda i uzdrowienia, to ewangeliści zazwyczaj kończą dany fragment, gdzie Jezus coś tam zrobił, kogoś uzdrowił, takim zdaniem, które pokazuje zazwyczaj stan odwrotny. W sensie, jeżeli ktoś nie widział, to zazwyczaj perykopa ewangeliczna o tym uzdrowieniu kończy się i człowiek ten przejrzał. Jeżeli ktoś nie chodził, to zazwyczaj ewangelista kończy i on wstał i poszedł. Czyli tylko po ostatnim zdaniu danej Ewangelii można się zorientować, w czym był problem. Bo mamy zawsze, że tak powiem, sytuację odwrotną. Jakby według tego klucza spojrzeć na tę Ewangelię, to w tej Ewangelii w ogóle nie chodzi o uzdrowienie z gorączki. Dlatego, że ostatnie zdanie podsumowujące tę Ewangelię to nie jest opuściła ją gorączka. Jest tam takie zdanie, ale nie jest ostatnie. Ostatnie zdanie jest opuściła ją gorączka i usługiwała im. Mówiąc krótko, jeżeli to jest stan przeciwny do tego, co było wcześniej, to znaczy, że wcześniej miała gorączkę i nie usługiwała. Skoro to się stało skutkiem tego, co Pan Jezus zrobił.
Słuchajcie, co to jest za sytuacja w ogóle? O co tu chodzi? Słuchajcie, to jest taki moment w życiu Piotra, gdzie Piotra tuż przed tym wydarzeniem nie było parę ładnych tygodni, a może nawet dwa miesiące w domu. Tuż przed tym wydarzeniem Piotr jest z Andrzejem na pielgrzymce nad Jordanem u Jana Chrzciciela. Jakby tam policzyć, ile tam się szło na nogach z Kafarnaum nad Jordan, ile tam byli, po drodze było wesele w Kanie Galilejskiej, które wesela w tamtym czasie trwały 7 dni, to można by się doliczyć, że nie było Piotra prawdopodobnie 5-6 tygodni. W jakim stanie jest ta kobieta? Ona prawdopodobnie jest strasznie wkurzona. Żywiciel domu, facet, który powinien zajmować się rodziną, pojechał na pielgrzymkę. Razem zresztą ze swoim bratem Andrzejem. Ona została w tym domu albo sama, albo jeżeli Piotr miał żonę, bo tego nie wiemy. Znaczy, w sensie to, że ją w ogóle miał, to wiemy. No bo miał teściową, nie? To jest pakiet taki, to się nie da inaczej. Więc to, że w ogóle ją miał, to jasne, że ją miał. Tylko niektóre tradycje podają, że Piotr w tamtym czasie już był wdowcem, a niektóre podają, że jeszcze jego żona żyła. Więc nie wiemy, czy tam żona Piotra jeszcze w tym domu mieszkała, czy nie mieszkała. Nie ma ani śladu po tej żonie w Ewangeliach. Wiemy, że święty Piotr najprawdopodobniej miał córkę, dlatego że jest święta Petronella, zapisana w Martyrologium Rzymskim jako córka świętego Piotra. Więc zobaczcie taką sytuację, że chłop pojechał na 6 tygodni i go nie ma. Jak wrócił, to prawdopodobnie w kółko opowiada, że spotkał jakiegoś Jezusa, kimkolwiek ten ktoś jest, który jest jakiś niezwykły, który przemienia, uwaga, wodę w wino, że był z nim na weselu, 7 dni tam byli, on tego wina tyle tam przemienił, że w ogóle, pomyślcie sobie, co ta teściowa musi czuć. Pojechał mi chłop gdzieś na 6 tygodni, znalazł gościa, który wino produkuje. Wrócił i tylko o nim opowiada, w kółko. Tutaj, tuż koło tego wydarzenia, będzie jeszcze ten połów, gdzie Piotr nic nie złowi. Czyli prawdopodobnie było też tak, że ona była strasznie zdenerwowana, bo on nie przynosił kasy do domu. No bo nie było ryb. Wiecie, ta gorączka, w której ona leży, to nie jest tylko gorączka ciała, w takim sensie, że jej zrobiło się gorąco temperaturowo. Ona jest prawdopodobnie rozgorączkowana. Ona jest taka, że pewnie mówi do Piotra, a w ogóle idę stąd. W sensie położę się i nic nie będę robić. Dlatego, że ty nic nie robisz. Nie przynosisz kasy, jeździsz gdzieś, wino pijesz, gości jakiś przyprowadzasz w ogóle, którzy podobno wino produkują. Nic nie będę robić. Myślę, że znacie takie sytuacje. Kiedy coś źle idzie w domu, źle idzie w rodzinie i któraś strona, że tak powiem, się zamyka. Jest cała rozgorączkowana, cała zdenerwowana. Kładzie się, zamyka się w pokoju i mówi, odczepcie się ode mnie wszyscy. Znacie, to jest taka sytuacja. Do takiego domu przychodzi Pan Jezus z Piotrem, jak jeszcze słyszycie, z Jakubem i z Janem. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że oni tam przyszli w kilku. Tak jakby Piotr doskonale wiedział, że jak pójdzie sam, to będzie niebezpiecznie. Wiecie, jak to jest. Jak się przyprowadzi kogoś obcego do domu, to wiadomo, że tak powiem, że trochę się z tonu spuści, nie? No bo nie będzie robiła sceny przy obcych, nie? No to wziął Jakuba, Jana, Pana Jezusa, mówi, słuchajcie, chodźcie ze mną, bo tam będzie jakaś straszna jatka. Jak pójdziemy razem, może będzie spokojniej. I co się potem dzieje? Słuchajcie, w jaki sposób Pan Jezus ją uzdrawia? Bo to jest coś cudownego. Pan Jezus wykonuje jakby 3 gesty, robi 3 rzeczy, kiedy tę kobietę chce uzdrowić. Mam takie w ogóle wrażenie, że on te gesty robi nie tyle dla niej, ile dla Piotra. W sensie pokazując Piotrowi, czego on nie robi w tym domu. Zobaczcie, napisane, że Jezus tak, podszedł do niej, ujął ją za rękę i podniósł. Nie było żadnego stanięcia nad nią i powiedzenia, nie wiem, duchu nieczysty, wyjdź. Nie? Tak jak czasem Jezus to robił w synagodze na przykład, kiedy kogoś uzdrawiał, kiedy wypędzał jakieś demony. Nie, Jezus zachowuje się bardzo spokojnie, mało tego, bardzo czule. Po pierwsze, podszedł. Co wam to mówi, jak się do kogoś podchodzi? Ja mam takie wrażenie, że on mówi do Piotra, Piotrek, ty zawsze na nią patrzysz z dystansu. Znaczy, patrzysz tak, jakbyś wiedział. A spróbuj, Piotrek, stanąć w tym miejscu, gdzie ona jest. Bo co to znaczy podejść do kogoś? To znaczy być tam, gdzie jest ten ktoś. Nie patrzeć z daleka i mówić, ja o tobie wszystko wiem, ja cię ocenię, ja cię osądzę, powiem ci, jak ma być. Tylko wiesz co, chciałbym stanąć w tym miejscu, w którym ty jesteś. Jezus to robi. Podchodzi do niej i mówi, chcę być tam, gdzie ty. Potem co robi? Ujmuje ją za rękę. Mnie taki gest
ujęcia kobiety za rękę kojarzy się z dwoma rzeczami. Kobieta się ujmuje za rękę wtedy, kiedy się ją prosi do tańca, albo kobieta się ujmuje za rękę wtedy, kiedy się chce ją całować w tą rękę. Zobaczcie, jaki to jest gest. Jezus bierze jej dłoń, tak jakby ją chciał zaprosić do jakiejś czułości, do jakiejś intymności, do czegoś bliskiego. Mówi: Piotrek, ty prawdopodobnie, jak z nią tu jesteś, to się drzesz cały czas. To pewnie wrzeszczysz, że masz taką straszną tą teściową i że ona nic nie rozumie i że ty się tak strasznie starasz, a ona tego nie docenia. A może byś tak jej okazał trochę czułości, co? Może byś tak ją wziął za rękę i pocałował w tę rękę. A potem co zrobił? Podniósł ją. Mam takie wrażenie, jakby mówił Piotrowi: bo ty, Piotrek, jak z nią jesteś, to ją dołujesz cały czas, a masz ją podnieść. Co się wtedy stało? Jak ona zobaczyła, że ktoś jej nie osądził, tylko stanął tam, gdzie ona, że ktoś na nią nie nakrzyczał, ale okazał jej czułość, że ktoś nie sprawił, że ona się czuła gorsza, ale czuła się podniesiona, to napisane: natychmiast gorączka ją opuściła, wstała i zaczęła kochać. To usługiwała im, to nie chodzi o to, że nie wiem, poszła ugotować obiad, chociaż oczywiście pewnie tak było. Ona się przyjęła tych mężczyzn do domu. Ale chodzi o to, że ona okazała miłość. Wcześniej była zamknięta na tą miłość, bo się czuła odrzucona, osądzona, potępiona, poniżona, jakkolwiek inaczej. A nagle zobaczyła: kurczę, ja mogę kochać. Ja jestem do tego zdolna. W tym komentarzu tego ojca kościoła on wtedy napisał, że Jezus tutaj pokonał największego demona, dlatego że największy demon, jaki jest, to jest nasze zamknięcie w egoizmie. To jest taka nasza postawa, w którą wszyscy wpadamy, że się zamykamy w naszych własnych potrzebach, w naszych obrażeniach, w naszych poczuciach niewartości, w tym, że nas nie kochają, że nie jest tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. I się zasklepiamy, zasklepiamy i zasklepiamy. Na jednych z najstarszych mozaik chrześcijańskich w Akwilei, oprócz bardzo słynnej mozaiki langusty na palmie, bo taka tam jest, jest też mozaika żółwia i koguta, którą używano w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jako taki symbol tego, co to znaczy być chrześcijaninem. To było pokazane, że to jest walka dwóch stron, że jedno z tych zwierząt reprezentuje chrześcijan, a drugie z tych zwierząt reprezentuje niechrześcijan, tych, którzy nie są blisko Chrystusa. Które zwierzę jest które? Kogut czy żółw? Chrześcijanin to jest kogut, a niechrześcijanin to jest żółw. Z jednego prostego powodu. Bo jest zasklepiony w swojej skorupie i to go tak spowalnia, że nie da się w ogóle żyć w tej skorupie. A kogut, chociaż jest taki chojrak i trochę nie wiadomo w ogóle, o co mu chodzi, to robi jedno. On cały czas zwiastuje nadchodzące słońce. On pieje, jak widzi, że idzie Chrystus. Taki chojrak trochę, ale tylko dlatego, że słońce wschodzi. Otóż słuchajcie, to co się wydarzyło w potopie, i o tym wam oczywiście opowiem w konferencji dopiero po mszy, to potop polegał na tym, że cała ziemia zasklepiła się w skorupie. Wszyscy ludzie na ziemi, poza, jak mówi pismo, Noem, jego żoną, jego trzema synami i trzema żonami tych synów, cała ziemia zasklepiła się w skorupie. Stała się nieprzemakalna dla Bożej dobroci. Bóg się nie mógł dostać do żadnego człowieka, dlatego że wszyscy wybudowali sobie skorupę. To jest jeden z największych cudów Pana Jezusa, bo On przebił tę skorupę. Wszyscy ją znacie. Wszyscy, jak tu jesteście, nie tak, wszyscy, jak tu jesteśmy, to się nieustannie zasklepiamy w takich skorupach. Różnych, bo mamy różne historie. I strasznie jest nam potrzebny potop, który to wszystko rozwali, który te skorupy wreszcie potłucze, który sprawi, że wstaniemy, to nasze życiowe rozgorączkowanie nas opuści i zaczniemy kochać. Ale o tym, co to znaczy, jak to było, to w konferencji po mszy.